Witam Was serdecznie, przyjaciele. Dziś pokażę Wam, jak zrobić taką dojrzewającą jagnięcinę. Przepis mam od Radosława z Bośni i Hercegowiny. Także ma ponad rok. Zacząłem ją robić w styczniu zeszłego roku. Jak widać, najlepsi klienci moi i przyjaciele dostają po małym kawałku, bo to dużo pracy wymaga i uwagi. O, to jest na zwykłej soli, znaczy na zwykłej, na soli alpejskiej będziemy robili, bo musi być su jodowana. I zobaczcie, jak wygląda i zaraz Wam pokażę, jak ja to robię. Tutaj mamy jagnięcinkę od butchera, właśnie przyniosłem udo. O. Ma ponad 3 kilo i zaraz będziemy działali. O. Wkładamy do jakiejś misy, takiej w miarę, żeby się zmieściło. Bierzemy sól jodowaną, morską albo alpejską, ja mam akurat alpejską, i ją tutaj całą będziemy nacierali tą solą. Musimy ją natrzeć całą. Odwracamy, o. Trochę jeszcze mała ta misa. Myślałem, że będzie wystarczająco. Tutaj przy kości, dobrze. Jak to Radosław mówił, nacieramy, robimy tak i gotowe. I taką jagnięcinę wkładamy do miski, przykrywamy szmatką, zostawiamy na tydzień czasu. Po tygodniu wyjmujemy z miski, znowu ją tak obsypujemy i nacieramy. Ten płyn, który się zebrał z miski, wylewamy i wkładamy jagnięcinę na kolejne 2 tygodnie. To jest pierwszy odcinek. Zaczynamy pierwszy etap i za tydzień nagram kolejny odcinek, jak robię kolejną czynność. Rzucę Wam jeszcze tylko przebitkę, jak u mnie to będzie w lodówce. Ja w zeszłym roku, w styczniu, miałem to normalnie w szopce, jagnięcinę przykrytą szmatką, ale już mamy cieplej i więcej insektów, bo mamy okres letni, więc włożę jagnięcinę w miejsce do lodówki i w lodówce będzie przez tydzień czasu. O, także do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.